O rozwoju biznesu lokalnego, współpracy międzynarodowej podlaskich przedsiębiorców oraz ich partnerstwie z samorządami i uczelniami wyższymi rozmawiano podczas konferencji w Łomży. To okazja do wymiany doświadczeń i poglądów. Konferencji towarzyszą wizyty studyjne w samorządach i firmach zainteresowanych nawiązaniem takiej współpracy. Konferencja naukowa to także forum do dyskusji o znaczeniu gospodarki lokalnej, a także okazja do rozmów o drogowskazach wsparcia, możliwościach i rozwoju podlaskich przedsiębiorców. Strategia rozwoju województwa podlaskiego do 2030 roku przewiduje budowę regionalnego portu lotniczego w województwie podlaskim. Ta inwestycja z pewnością pobudzi gospodarczo nasz region, o czym przekonany jest minister Jacek Żalek, który podczas konferencji w Łomży odebrał statuetkę Filar Rozwoju. Na pewno nie możemy być w ogonie Europy, jeżeli chodzi o taką klasyczną infrastrukturę. Odnalezienie się w świecie nowych technologii to właśnie przyszłość i rozwój. W przeciwnym razie stracimy możliwość uczestnictwa w światowej rywalizacji o rynki. Podlaskie firmy mają takie same szanse, bo w nowych technologiach chodzi o pomysł. I takie pomysły i rozwój podlaskich przedsiębiorców chce wspierać samorząd województwa podlaskiego. Nie tylko samorząd wojewódzki dba o rozwój przedsiębiorczości, to też organizacje, uczelnie, fundacje, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i o to właśnie nam chodzi, żeby ta mobilizacja w działaniu po tym okresie pandemicznym parła do przodu, bo to ten okres dwuletni trzeba nadrobić, trzeba zaproponować ludziom nawet z zagranicy współpracę i te wszystkie działania, starania podmiotów, które zajmują się rozwojem gospodarczym, łącznie z uczelnią, powinny dać rezultaty, bo ten się myli, który mówi, że nic się nie da zrobić. O wsparciu finansowym na przygotowanie wniosków dla firm i organizacji badawczych, które planują udział w konkursach organizowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską, o promocji innowacyjnych marek małych i średnich przedsiębiorstw, czy kompleksowym wsparciu dla projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, mówił Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecny na spotkaniu w Łomży. Poza przedstawicielami lokalnego biznesu i pracownikami naukowymi polskich uczelni, w konferencji udział wzięli także goście z Litwy, Ukrainy, Grecji, Turcji, Włoch i Belgii. Przyjechali tu, by szukać inspiracji i nowych możliwości współpracy. Mikołajki to jeden z bardziej sympatycznych dni w roku, szczególnie wyczekiwany przez dzieci. To dzień, kiedy zwyczajowo wręczamy sobie drobne upominki. Mikołajki dają często przedsmak bożonarodzeniowej atmosfery. W Operze i Filharmonii Podlaskiej zebrały się najgrzeczniejsze dzieci i młodzież z naszego województwa po to, aby spotkać się ze świętym Mikołajem, którego po raz kolejny już do Białegostoku zaprosił marszałek Artur Kosicki. Cieszę się, że wspólnie z Operą Filharmonią Podlaską zorganizowaliśmy te Mikołajki, tym bardziej, że ostatnio ten okres świąteczny przez ostatnie lata był bardzo ciężki, bo ze względu na pandemię nie mogliśmy tego typu uroczystości zrobić, a bardzo chcieliśmy, bo cenimy sobie tych najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Jak pan wspomina swoje święta? No przede wszystkim trudno już pamiętać, co wtedy było, ale oczywiście to był czas spędzony z rodziną i tego właśnie życzę wszystkim mieszkańcom, żeby spędzili ten czas świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, wśród swoich najbliższych, żeby poświęcili ten czas właśnie swoim dzieciom. Bo ostatnio jesteśmy zabiegani, mamy dużo obowiązków, tylko ja też pewnie, wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego, dlatego dbajmy o rodzinę, bo to jest największa wartość, jaką mamy. Wraz z województwem podlaskim całe wydarzenie współorganizuje Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Chętnie włącza się w takie akcje, które są przyjemne dla dzieci i jednocześnie kształtują ich osobowość. Piękny dzień Mikołaja, wszystkie dzieci marzą, żeby dostać jakiś prezent, już niedługo święta. I pan marszałek Artur Kosicki wystąpił do nas z taką propozycją, więc chętnie się włączamy do współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a zwłaszcza dla najmłodszych jest to wspaniały prezent, wspaniały koncert, wspaniałe tańce, więc wspaniale, że dzięki tej wycieczce mikołajkowej dzieci poznają nasz gmach i myślę, że to będą nasi przyszli melomani. Kształtuje ich wrażliwość. Muzyka może będzie w przyszłości ich zainteresowaniem. Także myślę, że to przyszli melomani i od takiego właśnie małych ludzików trzeba wychowywać naszych przyszłych odbiorców.
Dla uczestników podlaskich Mikołajek Opera i Filharmonia Podlaska przygotowała świąteczny koncert wraz z chórem dziecięco-młodzieżowym pod kierownictwem dr Ewy Barbary Rafałko. Wykonali kolędy, pastorałki i utwory świąteczne w iście magicznych aranżacjach. Jakie jest Twoje najmilsze wspomnienie z takiego dziecięcego okresu świątecznego? Nie wiem, szczerze, jakby chyba ubieranie choinki z moją babcią. Bardzo lubię spędzać czas z rodziną. Często też jeździmy na narty. I jak Mikołaj przychodzi, to fajnie, prezenty są. Jakie są Twoje wymarzone prezenty? Bym chciał bardzo dostać klocki Lego Technik, takie auto do układania. Dzisiaj podlaskie Mikołajki w Operze i Filharmonii Podlaskiej, jak Ci się podoba? Było bardzo fajnie, dzieci bardzo ładnie śpiewały, dostaliśmy po prezentach. I teraz najważniejsze pytanie, czy byłeś grzeczny w tym roku? No, wydaje mi się, że tak. Mi się święta kojarzą z takim dobrym, wspólnie spędzonym czasem, z rodziną i z przyjaciółmi. Kojarzy mi się też z radością i z takim vibe'em świątecznym, nie wiem, jakimiś muzyczkami, Last Christmas czy coś takiego. Masz jakieś specjalne życzenia w tym roku? Tak, żeby brat wrócił z Japonii. Dobra, powiedz mi, czy byłaś grzeczna w tym roku? Tak jakby. Tak jakby? Jakby, no były tam jakieś spiny z rodzicami albo ogólnie w szkole, tak? Ale myślę, że było chyba okej. W Mikołajki życzymy Wam, aby wszystkie Wasze marzenia się spełniły. W Polsce każdego roku stwierdza się więcej nowych zachorowań na raka prostaty. Spośród wszystkich nowotworów to właśnie ten występuje u mężczyzn najczęściej. Od kilku lat Białostockie Centrum Onkologii przypomina, jak ważna jest profilaktyka i organizuje akcje pod hasłem Męski Listopad. W tegorocznej edycji przebadano kilkuset panów. Głównym celem naszej akcji jest podejście do mężczyzn, podejście, które mówi nam o profilaktyce. Zachęcamy panów do badań profilaktycznych z uwagi na to, że jest to bardzo ważne w wykonywaniu przynajmniej raz do roku badania PSA. Mówimy tutaj o badaniu gruczołu krokowego. Zaprosiliśmy panów od 40 roku życia do udziału w badaniach profilaktycznych. Wyszliśmy z inicjatywą weekendową, jeżeli chodzi o badania pobierania krwi, z uwagi na to, że pacjenci, bardzo często panowie też nie chcą przychodzić w taki normalny dzień pracujący, no bo już przecież szkoda dnia, żeby wziąć dzień wolny, prawda? Zgłoszeń było bardzo dużo, więc zaplanowaliśmy 400 badań. Z uwagi na tak dużą liczbę chętnych, zwiększyliśmy pulę do 800. Mamy coraz więcej danych na temat leczenia, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Wiemy, jak ważne jest wczesne wykrycie choroby. Im wcześniej choroba jest wykryta, tym mamy większe szanse na pełne wyleczenie chorego. Każdego roku w Polsce na nowotwór prostaty choruje 15 tysięcy mężczyzn, a na nowotwór jądra 1500. Zachęcamy do profilaktycznych badań. Każdy mężczyzna może zostać bohaterem akcji Męski Listopad, szybcy i zdrowi. Wydawałoby się, że to dzień jak co dzień w szpitalu wojewódzkim w Łomży, ale 6 grudnia to czas wyjątkowy. To dzień imienin świętego Mikołaja, to bardzo ważny dzień w życiu każdego człowieka, a szczególnie naszych milusińskich. Zatem nikogo nie zdziwiły elfy i Mikołaj, który również w tym roku odwiedził pacjentów oddziału dziecięcego szpitala w Łomży. Jestem z tego powodu zadowolony, że dzieciaczki odbierają to fajnie. Nasi mali pacjenci, którzy tu są w oddziale, który też miał problemy, jest odnowiony, są przyjmowani mali pacjenci. Rodzice, bardzo jest miło, że mogą tak szybko trafić pod nadzór lekarzy, specjalistów, dlatego że do tej pory nie było można tutaj leczyć małych dzieciaków, a ja jestem też przeszczęśliwy, że taka możliwość już jest i ta opieka, jaka jest tutaj, jest bardzo dobra, taka wrażliwa.
atmosfera rodzinna i chciałbym, żeby ten pobyt nieraz krótki, nieraz dłuższy był właśnie taki, żeby to zadowolenie małego pacjenta było jak największe, pomimo różnych uwarunkowań, żeby ten drobny nawet podarek dla dzieci budził jakąś empatię ze strony pacjentów. I to jest ważne, bo jestem sam dziadkiem, rodzicem, także wiem, że takie mało znaczące pod względem ekonomicznym prezentem, ale pod względem miłości i takiej troski od wszystkich ludzi, którzy służą małemu pacjentowi, jest wskazane i potrzebne. Każdy maluch oczekuje na wizytę świętego Mikołaja, zwłaszcza te, które ten czas muszą spędzać w szpitalnym łóżku, aby dojść do zdrowia. Miło się zrobiło, ale na ten moment najważniejsze zdrowie naszego syna, także czekamy, aż będziemy mogli opuścić szpital. Tak jakoś milej w tym szpitalu. A spodziewałaś się jakiegoś Mikołaja dzisiaj? Troszeczkę. Dzieci zostały obdarowane podarunkami, ale także uśmiechem i życzeniami. Bardzo mali, jak dwumiesięczny Marcel czy Stanisław, a bardziej może ich rodzice, jak i trochę starsi pacjenci ciepło reagowali na gościa rodem z Laponii i otrzymane prezenty.